powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. To jest trzeci dzień Wielkiego Postu, już trzeci dzień dzisiaj. Zanim się obejrzymy, już minie 40 dni. Ale chcemy dać się Chrystusowi poprowadzić przez ten czas i chcemy uczyć się od Niego, uczyć się od Niego. Dzisiaj Chrystus uczy nas, co to znaczy post. Gdybym się was zapytał, bo dziś jest piątek, więc to tak jest dla nas wszystkich samozrozumiałe, że pościmy, prawda? To znaczy przynajmniej staramy się zachować ten post jakościowy, nie jeść mięsa. I to przez cały rok. Czas Wielkiego Postu jest takim szczególnym czasem, więc być może niektórzy podjęli bardziej taki radykalniejszy post ilościowy, jedzą mniej, albo na przykład ograniczają się tylko do chleba i wody. Ale dlaczego to robimy? Dlaczego pościmy? Najprostsza odpowiedź zawsze jest: bo taka jest tradycja. Nie? Bo tak jest. Tak mój tata pościł, tak mój dziadek pościł, tak i ja poszczę. I dzisiaj Chrystus chce nas poprowadzić w głąb, chce nas czegoś nauczyć, chce nam pomóc przeżywać ten post w sposób właściwy, dobry, żeby miał sens. Bo to, że tak się robiło, wiecie, to, że mówimy, bo tak było, bo taka jest tradycja, z jednej strony owszem, jest pewną pomocą dla nas tradycja, nie? Ale czasy się zmieniają i musimy odkryć, dlaczego coś robimy, żeby móc to wyrażać może w głębszy sposób, w inny sposób, interpretować to. Powiem, dawniej, tak mi przychodzi teraz do głowy, pamiętam jeszcze czasy, kiedy, żeby zadzwonić na przykład do innego miasta, to trzeba było zamówić za miejscową, prawda? Taka była tradycja, tak się robiło, żeby zadzwonić. Dzisiaj każdy ma telefon komórkowy, już tego nie musi robić. Dzisiaj jest tradycją, że mamy telefon, nawet w kościele mamy czasami telefon, niestety. I dzwoni i czasami odpowiadamy na mszy świętej, bo jesteśmy już taka smycz, taka tradycja, że dzisiaj... Dlaczego pościmy? Dzisiaj Chrystus odpowiada na to pytanie, bo się uczniowie Jana dzisiaj pytają Go, dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, a Twoi uczniowie nie poszczą? My jesteśmy uczniami Chrystusa. Wobec tego, co to znaczy? Chrystus odpowiada, że kiedy goście weselni nie mogą się smucić, kiedy Pan Młody jest z nimi, ale kiedy zabiorą im Pana Młodego, wtedy będą pościć. Jaki jest ten głęboki sens tego postu? Głęboki sens postu polega na relacji z Chrystusem. Wszystko, co robimy w Kościele, robimy jako uczniowie, robimy w relacji z Chrystusem. Robimy w relacji do Chrystusa. Pamiętam taką książkę Carlo Caretto, nie wiem, czy Pustynia w mieście to się chyba nazywało. Jak on opowiadał o takiej sytuacji, Carlo Caretto był małym bratem Karola de Foucault i żyli w takiej małej fraterni. Nie pamiętam, w którym to było kraju, ale jeden z jego braci został wtrącony do więzienia. I on mówi wtedy, tak bardzo przeżywał to, że jego brat jest w więzieniu, że nie mógł jeść, nie mógł spać,
Myślę o sobie, mój brat jest w więzieniu. Podejrzewam, że to było w którymś z krajów arabskich. Mówi, gdzie nie ma łóżka, gdzie nie dostaje jeść, gdzie jest ogromny trud tego przeżycia dnia. Mówi, wobec tego on, żeby być razem z nim, spał na ziemi, nie jadł. To pokazuje tą relację, że jeżeli kogoś kochamy, to chcemy być z nim w jego utrapieniu, w jego trudnościach. I to jest ta pierwsza myśl, która przychodzi, kiedy myślimy, dlaczego pościmy. Dlaczego akurat pościmy w piątek? Dlaczego też post na przykład Wielki Piątek i w piątki Wielkiego Postu jest szczególnym czasem? Bo piątek jest ten dzień, w którym wspominamy to, co Chrystus zrobił dla nas. Że Chrystus, kochając nas, poszedł za nas na krzyż. Że był udręczony, był odrzucony, że cierpiał pragnienie. Na krzyżu, pamiętacie, to jedno ze słów Chrystusa na krzyżu jest pragnę. I dlatego ja, będąc związany z Nim, kochając Go, pragnę być w tym udręczeniu Chrystusa, w tym cierpieniu, w tym pragnieniu, w tym głodzie, który przeżywał. Nie mogę spać spokojnie. Chcę być z Nim. I teraz w jaki sposób to wyrażam? To już jest inna historia, prawda? Może to być rzeczywiście taki post, że ograniczam się do chleba i wody, albo w ogóle nie jem tego dnia. Albo jeżeli jestem chory, to robię to w inny sposób, albo czynię coś innego. Ale ważne jest to, dlaczego to czynię. Nie robię tego dlatego, że taka jest tradycja. Jeżeli jesteście w relacjach małżeńskich i kochacie współmałżonka, to nie robicie rzeczy dlatego, że taka jest tradycja, tylko dlatego, że kochacie współmałżonka, kochacie męża, kochacie żonę. To, że robicie pewne rzeczy wobec swoich dzieci, nie dlatego, że taka jest tradycja, ale dlatego, że chcecie być razem z nimi. Ja myślę, to jest pierwsze słowo bardzo poważne, bo myślę, że wiele razy tradycja nas gubi. I tradycja sprawia, że Chrystusa w ogóle nie widać. W ogóle nie widać. Ani w naszym życiu, ani w naszym domu. Ale jest jeszcze inna rzecz. Dlaczego pościmy, kiedy zabiorą im Pana Młodego? I tutaj z pomocą przychodzi ten psalm 51. To jest niesamowity psalm. I to, co śpiewaliśmy jako refren, sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie. Bo moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Ten duch skruszony, gdybyśmy chcieli to przetłumaczyć dosłownie, to trzeba by powiedzieć duch złamany albo duch rozbity, serce rozbite na kawałki. I to jest, myślę, że są te wszystkie, to jest nasze życie, kiedy rzeczywiście Pana Młodego nie ma, kiedy nie czujemy Jego miłości do nas, albo inaczej, kiedy zdradziliśmy tą miłość, bo poszliśmy za tym, co jest, co wydaje się łatwiejszym rozwiązaniem, co da mi natychmiast szczęście, co nie jest związane z cierpieniem. Ale wtedy niestety, kiedy Pan Młody ginie z naszego życia, to nasze życie się rozpada. I też możemy porównanie dać z małżeństwa. Pomyślcie sobie, kiedy nagle zauważacie, że współmałżonek wydaje wam się, że was nie kocha. To po co to całe małżeństwo? Myślicie sobie, bankructwo jest to małżeństwo. Możecie mieć piękny dom, samochód, pieniędzy w brud, także nie trzeba liczyć od pierwszego do ostatniego. Jeżeli nie ma tej miłości, to całe życie traci sens. To wszystko, co się dzieje. Życie rozbite na kawałki.
I post, który mamy, ma też właśnie ten głębszy sens, że ja poprzez post wyrażam tą prawdę mojego życia. Może dzisiaj jest taka sytuacja, że czuję się rozbity, moje życie jest rozbite na kawałki, że traci sens, że w małżeństwie się źle dzieje, że tracę relacje do moich dzieci, że nie mogę sobie poradzić z moimi słabościami, z grzechami, że widzę, jak życie mi przecieka przez palce. Jest powiedziane, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. To moje życie połamane, rozbite na kawałki jest czymś, czym Bóg nie gardzi. My czasami myślimy sobie, że Bóg się obraża na nas, kiedy nasze życie jest rozbite na kawałki, kiedy się pogubiliśmy, kiedy życie przecieka przez palce, że Bóg nami gardzi, Bóg się odwraca od nas. Prawda jest taka, że to Go przyciąga. I post, najlepszy post jest taki, kiedy stajemy szczerze przed Panem Bogiem, nie kryjąc się za rzekomymi zasługami, za tym, co dla Niego robimy, bo czasami i post może być czymś takim, co mówimy, o proszę, Panie Boże, popatrz, jak ja poszczę, popatrz, jak się modlę. Mówiłem nowennę pompejańską, przechodzę na koronkę miłosierdzia, popatrz na to. Właśnie nie chować się za tymi rzeczami, tylko naprawdę pokazać swoje serce takim, jakim jest. To jest ten post, który Bóg chce. I dzisiaj na tą sytuację naszego życia będzie przychodził chleb, który nas może nasycić, ciało naszego Pana, który mówi, to jest moje życie wydane za was, też złamane za was, że na to nasze złamane życie przychodzi złamane życie Chrystusa, żeby nas nasycić.